Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj jak zwykle Z i zapraszam Was na pierwszą grę grupy C Intel Extreme Masters. Jestem zadowolony, mogąc tutaj rozpocząć w końcu tutaj komentowanie rozgrywek tej grupy C, w której mamy czterech jakże fantastycznych graczy. Pierwszymi dwoma z nimi są oczywiście grający tutaj na mapie Lostemp Lucifron, weteran Warcrafta 3, znany z takiego specyficznego, bardzo agresywnego mikro, które oczywiście jest charakterystyczne dla Warcrafta 3 w odróżnieniu od Broadwara. Tutaj jego przeciwnikiem będzie Saren, z tym, że ja będę mówił na niego Saren, bo po prostu łatwiej się to wymawia, a jestem absolutnie leniwy jak zwykle. Saren jest oczywiście tutaj weteranem Broadwara, nie był zbyt znany, tak jak na przykład chociażby Artosis, czy Day9, czy Tasteless, czy którykolwiek z tych graczy, innych graczy. Ale tutaj w Starcraftie dwójce naprawdę zaczyna tutaj, jakby to powiedzieć, pokazywać swój nowy styl, swoje imię. No i Saren oczywiście wygrał tutaj jeden z Go for SC2, więc w taki sposób dostał się tutaj do Intel Extreme Masters. I zobaczymy tutaj, jak Lucifron rozegra tą batalię przeciwko swojemu przeciwnikowi, który także jest Terranem. Może będziemy widzieć tutaj standardowe buildy 1-1-1 z przejściem w czołgi i wikingi, których będzie oczywiście ogromna, totalna ilość. Zobaczymy tutaj, jak obaj gracze to rozwiążą. Z tego, co kojarzę, to oczywiście Lucifron bardzo lubił zaczynać rozgrywki od takiego szybkiego harasu Reaperami z przejściem w potrójne baraki. Z tym, że myślę, że tutaj przeciwko Terranowi no nie zauważymy tutaj tego harasu za bardzo. Przeciwko Terranowi ten haras Reaperami nie jest tak skuteczny jak na przykład przeciwko Zergowi, którego Zerglingi no jeszcze może tam na samym początku gry nie są w stanie dogonić tych Reaperów. Tymczasem te pierwsze baraki to były już robione 10 SCV-em, więc bardzo szybkie baraki. Można by się spodziewać oczywiście, że byłby to Reaper Rush jakiś tutaj. Z tym, że tutaj ta rafineria nawet nie jest skończona, więc zastanawiam się, czy jedynym powodem Sarena do zbudowania tych wczesnych baraków nie było to, że chciał po prostu mieć jak najszybszy ten Orbital Command, żeby tutaj wspomóc swoją ekonomię. No i oczywiście debata trwa nad tym, co jest lepiej, czy budować 14 i dopiero wtedy Orbital Command, czy 10 i wtedy ten Orbital Command jest wcześniejszy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj te debaty oczywiście trwają. Saren posiada tutaj już swoje pierwsze mariny, jeden pierwszy marin jest już także tutaj dla Lucifrona obecny. Zaraz pewnie zauważymy, może tutaj jakieś kolejne baraki, czy myślę, że będzie tutaj fabryka, ponieważ Lucifron posiada już 100 gazu, miał wcześniej tą swoją ekspansję, więc tutaj, tak jak myślałem, jest tutaj ta fabryka. Sarenowi do setki gazu jeszcze dużo brakuje i nie widać, żeby budował oczywiście jeszcze następne baraki, więc też można się spodziewać, że będzie to fabryka i stara się tutaj chyba może wywrzeć jakąś presję, złapać ten Xel'Naga Tower, zeskautować swojego przeciwnika, ale bardzo ładnie tutaj Lucifron zamyka i no i jedynym takim powodem do niezadowolenia dla niego mogłoby być to, że ten STV przeżył, żeby wrócić do swoich towarzyszy. Ta fabryka jest już prawie skończona, czy Saren też buduje fabrykę? Absolutnie. Łapie też za swój drugi gaz. No i nie widzę tutaj, posiada dosyć małą ilość STV-ów tutaj. Ta ilość STV-ów u Lucifrona według mnie jest odrobinkę większa. No i w tym momencie Saren, robiąc te wczesne baraki, no nie sądzę, może być odrobinkę do tyłu, ta jego fabryka też jest troszeczkę do tyłu, zaraz zobaczymy, czy będzie tutaj gdzieś jakiś, starport, mamy tutaj już podwójny gaz, mamy tutaj także Techlab, więc pierwsze czołgi są już robione, zaraz zobaczymy, czy tutaj zdecyduje się na Siege Mode'a, czy może raczej zdecyduje się na tego pierwszego starporta. Ładnie tutaj się rozkłada Saren swoimi jednostkami, żeby zamknąć jakikolwiek taki późny haras tymi Reaperami. I tutaj późny haras, oczywiście można sobie się zastanawiać, dlaczego tutaj harasować Reaperami w tak późnej fazie gry, tej early game, ale głównie chodzi tutaj o scout tymi Reaperami i jakieś tam dodatkowe obrażenia też są bardzo fajne, można by oczywiście je tutaj zadać. I w tym momencie tutaj odlatuje Saren swoją fabryką, nie będzie budował żadnych czołgów i wymyślę, że tutaj będą budowane Banshee. No i zobaczymy tutaj, jak Lucifron na to odpowie. On posiada już pierwsze swoje czołgi. Nie widzę tutaj, żeby robił jeszcze Siege Mode, a posiada już 180 gazu, to jest kosmiczna ilość gazu i zaraz zobaczymy tutaj, na co się zdecyduje, czy może zdecyduje się też na swoje Banshee, po prostu oszczędza tutaj ten swój gaz. Zaraz się przekonamy, podczas gdy Lucifron łapie swoją pierwszą ekspansję i myślę, że to jest dosyć dobry pomysł z tego względu, że nie widać, żeby jego przeciwnik starał się w jakikolwiek sposób tutaj atakować i w tym momencie Lucifron, skautując tymi swoimi pierwszymi barakami, bo zapewne to będzie teraz robił, może spokojnie tutaj anulować tą ekspansję, gdyby coś dziwnego zaczęło się tutaj dziać.
I myślę, że tutaj Lucifron nie decyduje się na Banshee, tylko robi podwójny reaktor, będzie robił Wikingi, czyli w stylu standardowego 1-1-1 przeciwko Terranowi będzie robił czołgi oraz Wikingi. Czy zauważy tutaj tą pierwszą Banshee, która wyskoczy z tego, widzi tutaj ten i widzi tutaj, że ta Banshee jest już w grze, ten Engineering Bay tutaj jest jeszcze nieskończony, musi tutaj chyba starać się jakoś marinami tutaj zacząć atakować tą Banshee. Ta Banshee jeszcze nie ma wymyślonego cloaka, czy ten cloak się wymyśla. Tak, jest już prawie skończony i w tym momencie stara się tutaj niczym Wright ze StarCrafta 1 jakoś starać mikrować te pierwsze mariny, ale jest ich tu tak duża ilość, że ta Banshee musi po prostu się wrócić i nawet jeśli te wszystkie mariny zostałyby zabite, to spokojnie rozbudowałby tutaj trzecia wieżyczka i spokojnie tutaj Saren, absolutnie bardzo dobry pomysł, żeby zaeksplować w momencie, kiedy naciska na swojego przeciwnika, wywiera presję i w tym momencie Lucifron wie, że nie jest w stanie jeszcze wyjść ze swojej bazy tak pewnie jakby chciał, chociażby ze względu na to, że te Banshee mogą mieć cloaka, co oczywiście mają, i w momencie, w którym on wyjdzie ze swojej bazy, no to będzie musiał wydawać skaner sweepa swojego na to, żeby po prostu starać się jakoś bronić przed tymi Banshee. I w tym momencie myślę, że tutaj Lucifron, pomimo tego, że posiada drobną przewagę, chociażby ze względu na miks jego jednostek, to jest jednak tutaj nie jest w stanie za bardzo może zaatakować tutaj i spójrzcie tutaj, nie ma tutaj żadnej wieżyczki, straci tutaj swój pierwszy czołg, musi tutaj uważać, ta wieżyczka jest tutaj, ale ona jeszcze nie jest w stanie tutaj, teraz dopiero odkrywa, jeden czołg został zniszczony, drugi tutaj uratował się, te SCV-y teraz będą go naprawiać, ale spójrzcie, te baraki są tak wysunięte, chyba będzie starał się jeszcze tutaj atakować, czy ten czołg, nie zostanie zniszczony, ale właśnie to jest to, można wyciągnąć tutaj sobie jednego SCV-a bezproblemowo i myślę, że w tym momencie Sarens no jest w dosyć dobrej sytuacji, jeśli chodzi o kontrolę mapy, ale Lucifron, no po pierwsze posiada dużo więcej limitów, dużo więcej SCV według mnie posiada i ta ekspansja działała troszeczkę tutaj dłużej. I pomimo tego, że Saren posiada tutaj kontrolę, no bo myślę, że Lucifron jest no w dosyć dobrej tutaj pozycji. Posiada 4 Wikingi, jeśli by tutaj chciał jakiekolwiek Banshee jeszcze robić, no to tutaj ta obrona przeciwlotnicza nie będzie zbyt dobra. Musi teraz uważać tego Ravena, żeby tu nie został tutaj wyciągnięty za bardzo. A za to Lucifron musi uważać na swoje Wikingi, żeby tutaj też nie zostać złapany przez tą dużą ilość marinów. Lucifron naprawdę musi uważać, straci te Wikingi, no to będzie naprawdę w złej sytuacji, chociażby na to, że te Banshee będą mogły sobie tutaj latać bez problemu. Musi także na tego Ravena za bardzo Ach, fatalnie tutaj rzucił jeszcze tego autotareta, zdążył tutaj rzucić, ale bardzo, bardzo zła sytuacja, no to jest jednak dosyć droga jednostka i tutaj, no nie popisał się Saren. Lucifron za to posiada dosyć dobrą obronę, nie wiem czy tutaj jakąkolwiek ilość czołgów, dopiero teraz pierwszy czołg jest zbudowany, ten Siege Mode jest już tutaj zrobiony, a przepraszam bardzo, posiada tutaj już 2 swoje czołgi, więc oczywiście ja jestem głupi i nie patrzałem. I teraz tutaj dobry bardzo skan, nie wycofuje się tutaj, jednak stracił jedną Banshee, druga wyskoczy po prostu, tylko nie miał tutaj oczywiście tych wszystkich Wikingów, tutaj 2 salwy i to spokojnie zostałoby zniszczone, no więc czołg za Banshee, myślę, że to była dobra wymiana. Dla obu graczy oczywiście po prostu. Z tym, że myślę, że tutaj musi zniszczyć Sarens te czołgi ze względu na to, no, że jego przeciwnik jest dosyć dobrze ufortyfikowany, chociaż tutaj Sarens posiada dosyć mocną armię naziemną i jeśli Lucifron chciałby się przed tym bronić, no to musiałby wylądować swoimi wikingami, ponieważ posiada jedynie 4 mariny, teraz dopiero zaczyna budować jakąś większą ilość maruderów i myślę, że będzie tutaj wchodził w jeszcze większą ilość maruderów. Myślę, że to jest świetny pomysł ze względu na to, że posiada wikingi do obrony przeciwlotniczej, więc nie musi po prostu budować marinów, wystarczy, że będzie budował dużą ilość maruderów i to będzie absolutnie fantastyczny miks jego armii. Te skałki zostały już zniszczone, bardzo dobra decyzja, w momencie, w którym nie atakował, jest w stanie po prostu zniszczyć sobie te skałki i tutaj musi uważać troszeczkę Lucifron, żeby nie nabić się na te wieżyczki. 1-2 wikingi zostały zniszczone, absolutnie nie spodziewał się tego, że te wieżyczki zastanie tutaj Lucifron. I my się tutaj bardzo, bardzo dobrze zaskoczył swojego przeciwnika. Następna wieżyczka musi tutaj znowu uważać. Lucifron, pomimo tego, że posiada przewagę w powietrzu, nie posiada przewagi pozycyjnej i przewagi skautującej tutaj. Jeszcze ufortyfikuje swoją bazę. Robi takiego pseudo-containa Saren na swoim przeciwniku. To jest taka, można powiedzieć, tutaj zaczyna się ta strefa śmierci dla jednostek swojego przeciwnika.
I w tym momencie Saren, no można powiedzieć, że jest w dobrej sytuacji taktycznej, on skontejnował swojego przeciwnika, z tym, że oczywiście tak jak w TVT, Lucifer on może posiadać mniej czołgów, ale posiada większy zasięg widzenia za pomocą tych Wikingów.